Pod koniec ubiegłego roku Michał Milowicz pochwalił się zaręczynami z młodszą od siebie o 13 lat Katarzyną Kędzierską. Kobieta, w odróżnieniu od niektórych poprzednich partnerek aktora, nie jest związana z show biznesem. Na co dzień zajmuje się bowiem bankowością. Para kilka miesięcy temu zaliczyła wspólny debiut w telewizji, a konkretnie w Dzień Dobry TVN, gdzie opowiadali o swojej miłości. Wówczas dowiedzieliśmy się, że poznali się na jubileuszu Teatru Buffo. Po tej części artystycznej, oficjalnej był bankiet. Michał mnie zauważył. Podszedł do mnie, zjawił się nagle i jakoś tak dalej poszło, mówiła wówczas ukochana Milowicza. Dotąd żadnej kobiecie nie udało się usiedlić Michała Milowicza. W Dzień Dobry TVN kilka miesięcy temu przyznał otwarcie, że sam miał obawy co do Orzenku. A wręcz wiedział, że skończy się szybkim rozwodem. Co mam powiedzieć? Że uciekłem sprzed ołtarza. Można powiedzieć, że po prostu zaniechałem ślubu, nie grało mi to w duszy. Wiedziałem, że jak ślub odbędzie się teraz, to za kilka tygodni będzie rozwód, mówił wówczas być może wcześniejsza niechęć do ślubu wiązała się z faktem, że nie znalazł jeszcze tej jedynej. Teraz jednak wiele się w tym temacie zmieniło. Michał Milowicz nie tylko oświadczył się swojej partnerce, ale nieśmiało mówi już o założeniu z nią rodziny. Nigdy nie ukrywałem, że chciałbym założyć rodzinę, niczego więc nie wykluczam. Być może w przyszłym roku coś się w tym temacie zmieni, a ja jestem pełen wiary, że wszystko, co dobre, jeszcze przede mną, wyznał w rozmowie z Twoim imperium. Dodał, że z ukochaną mają ten sam system wartości, a to, co w niej ceni najbardziej to szczerość, wrażliwość oraz naturalność. Dostrzega również wiele plusów faktu, że partnerka nie jest związana z show, biznesem. Zobacz też, Kaźmierskiej puściły nerwy. Siarczyste przekleństwa w sprawie Jana Pawła II Dominika Gwid z synem nad morzem. Fani nie szczędzili miłych słów żenujący żart Heisera. Osoby homoseksualne wyśmiał ogórkami.